8 wyłonionych w konkursie klubów sportowych realizujących zadania z zakresu rozwoju sportu uzyska wsparcie samorządu Suwałk. Ogółem na ich konta trafią 663 tysiące złotych. Czesław Rankiewicz, prezydent Suwałk, ogłosił właśnie wyniki konkursu. Największe wsparcie dostaną Wigry Suwałki. Za 145 tysięcy złotych zorganizują piłkarskie szkolenie dla dzieci i młodzieży. Drugim hojnie wspartym klubem jest Suwalski Uczniowski Klub Sportowy Siatkówki, który za 105 tysięcy będzie szkolił być może przyszłe kadry siatkarskie. Dwie organizacje, Fundacja Jaćwierz i Klub Szachowy Hańcza Suwałki za odpowiednio 18 i 80 tysięcy złotych popracują nad szkoleniami adeptów tej królewskiej gry. O rozwój żeglarstwa zadbać ma Ukarzet Grot, który na ten cel uzyskał od samorządu 93 tysiące złotych. Na liście podmiotów wspartych miejskimi pieniędzmi znalazły się również szkolące z sukcesami Lux Hańcza, Suwalski Klub Badmintona oraz również Suwalski Klub Karate Kyokushin.